Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 8, w wersetach od 26 do 39? Przybyli do krainy Gadareńczyków, która jest naprzeciw Galilei. Gdy wyszedł na ląd, zabiegł mu drogę pewien mężczyzna z miasta. Miał on demony od dłuższego czasu i nie nosił ubrań. Nie mieszkał w domu, tylko w grobowcach. Ten, gdy ujrzał Jezusa, krzyknął, upadł przed nim i bardzo głośno powiedział: „Co mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Proszę Cię, nie dręcz mnie”. Rozkazał bowiem duchowi nieczystemu, aby odszedł od tego człowieka, bo od dłuższego czasu szarpał nim. Chociaż go wiązano łańcuchami i trzymano w pętach, jednak rwał te więzy, a demon pędził go na pustynię. Jezus go pytał: „Jak ci na imię?”, a on powiedział: „Legion”, bo wiele demonów w niego wstąpiło. Prosiły go, aby im nie kazał odejść do bezdennej otchłani. Prosiły go, aby im pozwolił wejść w czodę wielu świń, pasących się na górze. I pozwolił im. Gdy demony wyszły z tego człowieka, weszły w świnie. Stado ruszyło w dół urwiska do jeziora i utonęło. Widząc pasterze, co się stało, uciekli. Opowiedzieli to w mieście i wioskach. Wyszli, żeby zobaczyć, co się stało. Gdy przyszli do Jezusa, znaleźli człowieka, z którego wyszły demony, ubranego i przy zdrowych zmysłach, siedzącego u nóg Jezusa. I się przestraszyli. Opowiedzieli im to ci, którzy widzieli, jak ten opętany został uzdrowiony. Liczni Gadareńczycy z okolicznej krainy prosili go, aby odszedł od nich, bo ogarnął ich wielki strach. On, wstąpiwszy do łodzi, zawrócił. Prosił go mężczyzna, z którego wyszły demony, by mógł z nim być. Jednak Jezus odprawił go, mówiąc: „Wróć do swojego domu, opowiadaj, jak wielkie rzeczy uczynił ci Bóg”. Odszedł, opowiadając po całym mieście, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus. Lepiej niż Gerazeńczycy, którzy widzieli w Panu Jezusie jedynie zwykłego człowieka, demony wiedziały, kogo mają przed sobą. Jezusa, Syna Boga Najwyższego, swojego sędziego. Bały się go. Jednak czas wykonania sądu nad nimi jeszcze nie nadszedł. Dlatego Pan pozwolił im wejść w stado świń. Zdarzenie to przedstawia straszny obraz człowieka, który popadł w moc szatana. Od dłuższego czasu, mianowicie od upadku Adama w grzech, pozostaje u niego w niewoli. Grzechy zamieniły ziemię w rozległe cmentarzysko. Grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. Dowiadujemy się o tym w liście do Rzymian, w 5 rozdziale i 12 wersecie. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Opętany nie nosił odzienia. Jest to prawdziwy stan, w którym człowiek znajduje się od dni Adama przed oczami tego,
przed którym wszystko jest obnażone i odsłonięte. Dowiadujemy się o tym z listu do Hebrajczyków, 4 rozdziału i 13 wersetu. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Wszystkie wysiłki człowieka, aby zakryć swoją nagość przed Bogiem, są daremne. Zepsucie i przemoc są cechami charakteryzującymi grzesznika. Wszystkie metody mające służyć okiełznaniu pożądliwości człowieka nie przynoszą rezultatu. Werset 29. Jedynym środkiem na uwolnienie człowieka z mocy szatana panującego nad jego grzeszną naturą jest przyjęcie Pana Jezusa. Raz jeszcze łaska uwolniła nieszczęśliwego męża z jego strasznego położenia. Werset 39. Co za świadectwo dla całego miasta!